To jest Fiat Multipla. To jest wybuchający Fiat Multipla na grafice. To jest wybuchający Fiat Multipla na żywo. A to jest nasza nowa limitowana kolekcja Fuck Ugly Cars Club, dostępna tylko na www.idwell.pl. Kto z was, fanów motoryzacji, nie lubi tego? Wiadomo, że kozacko jest mieć samochód, który fajnie brzmi, ale bądźmy ze sobą szczerzy, nie każdy ma hajs na zakup auta z dużym silnikiem. W tym odcinku natomiast udowodnimy sobie, że wcale nie trzeba mieć worka pieniędzy, by mieć w garażu coś, co przyjemnie gra z wydechu. Zapraszam na film o najlepiej brzmiących samochodach do 20 tysięcy złotych. A zaczniemy sobie od najmniejszej pojemności i przy okazji od najmniejszej ilości cylindrów w dzisiejszym odcinku, czyli od 4 cylindrów. I wiem, część z was pewnie już w tym momencie może pisać, że 4 cylindry w samochodzie nie mają prawa dobrze brzmieć. Ale jeżeli lubicie ten dźwięk, czyli dźwięk kompresora przypominający wydzierającego się kota, to mam dla was propozycję. Mini Cooper S generacji R53, czyli pierwsze Mini wyprodukowane po tym, gdy BMW nabyło prawa do tej marki. Auto, które było ogromnym sukcesem, podobało się i nadal się podoba. Chyba bardziej płci żeńskiej, ale czy można powiedzieć, że Mini to damskie auto? Dajcie znać w komentarzach. Cooper S to bardzo wdzięczne auto, często i chętnie wykorzystywane podczas track dayów. Doładowany kompresorem silnik 1.6 generuje 163 lub 170 koni mechanicznych i pozwala na rozpędzenie się do setki w około 7 sekund. Niestety, wokół tychże Mini krążą różne niepochlebne opinie dotyczące ich awaryjności. O ile sam w sobie silnik 1.6 Tritec produkowany przez Brazylijczyków nie jest aż taki zły, o tyle problemy z korozją, elektroniką czy układem ABS-u mogą się już dosyć mocno dawać we znaki. Poza tym wnętrze tego samochodu jest nieprzyzwoicie ciasne, a silnik tego samochodu potrafi spalać przytłaczająco duże ilości paliwa. Mam tu na myśli wartości rzędu 15 litrów na 100 km, a przypominam, że rozmawiamy o czterocylindrowym silniku 1.6. Jeśli to was jednak nie odstrasza, a nieczęsto spotykany dźwięk kompresora was przekonuje, to takiego miniaka kupicie nawet za jakieś 12-14 tysięcy złotych. A dalej jedyny silnik w takim układzie na świecie. Volkswagen mówi na niego V5. Natomiast jeżeli macie choć odrobinę pojęcia w zakresie mechaniki, to wiecie, że silniki w układzie V mają dwie głowice. A to musiałoby oznaczać, że przy V5 pod jedną głowicą mamy 2 cylindry, a pod drugą głowicą mamy 3 cylindry. I wyważenie takiego silnika byłoby dosyć trudne. Ale co ciekawe, nie byłoby to niemożliwe, bo Honda w swoim motocyklu startującym w MotoGP w latach 2002-2006 stosowała właśnie silnik V5. Jednostka grupy Volkswagena jednak to tak naprawdę VR5, czyli takie skrzyżowanie rzędówki z V-ką, gdzie wszystkie cylindry zamknięte są pod jedną głowicą. No i dlatego też dźwięk tego silnika najbardziej przypomina rzędową piątkę. Silnik ten był montowany w Volkswagenie Golfie, Volkswagenie Bora, w New Beetle, Passacie, a także w Seacie Toledo. Ta jednostka miała 2,3 litra pojemności, generowała 150 lub 170 koni mechanicznych. 150-konna wersja miała 10-zaworową głowicę, natomiast ta 170-konna miała 20-zaworową głowicę i te drugie silniki są zdecydowanie trudniejsze w znalezieniu, a co za tym idzie, są również droższe. Mimo że te silniki miały rozrząd na łańcuchu, który wedle niektórych jest dożywotni, to zdarzały się tam problemy z napinaczem tego łańcucha. Natomiast poza tym były to jednostki naprawdę udane, a Volkswagena Bore z takim silnikiem kupicie za mniej więcej 6-7 tysięcy złotych. Kolejna propozycja to już prawdziwa rzędowa piątka. A jaka marka kojarzy się z 5-cylindrowymi rzędowymi silnikami? No
myślę, że tutaj każdy powiedziałby, że przede wszystkim Volvo. Powiemy sobie konkretnie o wolnosącym silniku o pojemności 2,4 litra o oznaczeniu B5244, który generował od 140 do 170 koni mechanicznych. W rozsądnej cenie taką jednostkę znajdziecie w modelach S40 oraz V50 z lat 2004-2010. Silnik jest dość udaną konstrukcją i przy jej projektowaniu brało udział samo Porsche. Zasadniczo poza mniejszymi problemami z osprzętem silnika czy cewkami zapłonowymi nie ma tutaj się absolutnie czego obawiać. Czas do setki na poziomie 8,1 sekundy w przypadku mocniejszej wersji raczej nie sprawi, że będzie można się tym samochodem ścigać. Ale za to, za naprawdę rozsądną kasę, bo mówimy tutaj o kwotach rzędu 10-13 tysięcy złotych, możecie się stać posiadaczami naprawdę przyjemnie brzmiącego samochodu. No i teraz ja, jako fan marki BMW i fan gruzów, nie mógłbym pozwolić sobie na pominięcie w tym zestawieniu rzędowych szóstek tej marki. Jak chodzi o dźwięk, to w sumie niezależnie od pojemności te silniki brzmią raczej bardzo podobnie. Jeśli jednak miałbym coś tutaj polecić, to wydaje mi się, że najpewniej będzie bazować na E46, bo nie są aż tak stare jak E36 i oprzeć się tutaj na silnikach o oznaczeniu M52, czyli mówimy tutaj o jednostkach o pojemności 2 litrów, 2,5 litra lub 2,8 litra. Nowsze konstrukcje o oznaczeniu M54 niby też nie są jakieś złe, ale lubią sobie one żłopnąć trochę oleju z uwagi na pewną wadę fabryczną związaną z pierścieniami olejowymi, więc w przypadku tego samochodu myślę, że zdecydowanie lepiej jest bazować na prostszych, starszych konstrukcjach. Najsłabsza, 150-konna dwulitrówka rozpędzi auto do setki w 9,9 sekundy, a najmocniejsza, 193-konna jednostka 2.8 zrobi to samo w 7 sekund. No i nie będę się tutaj jakoś specjalnie rozwodził, bo rynek E46 w Polsce jest ogromny, egzemplarz w rozsądnym stanie z takimi silnikami myślę, że znajdziecie gdzieś pomiędzy 10 a 20 tysięcy złotych. A jak chodzi o jednostki V6, to czy jest jakiś jeden typ silnika, który kojarzy Wam się jako jeden z tych najbardziej ikonicznych? Bo dla wielu myślę, że będzie to silnik V6 Busso, zaprojektowany przez Giuseppe Busso i uznawany za jedną z najpiękniej brzmiących V6 w historii. Czy da się kupić, i tutaj uwaga, dwa słowa klucz, sprawną i jeżdżącą Alfa Romeo z silnikiem V6 Busso do 20 tysięcy złotych? Da się. I może to być przykładowo Alfa Romeo 166, czyli elegancki i luksusowy model tego włoskiego producenta zaprojektowany przez Waltera de Silve, czyli gościa, który m.in. zaprojektował Audi R8. Silniki Busso rzeczywiście mają do siebie to, że brzmią niesamowicie. Mają też do siebie to, że im większy i mocniejszy silnik, tym bardziej pożądany. I dlatego też myśląc o modelu 166 z silnikiem Busso, raczej pod rozwagę można wziąć jedynie silnik o pojemności 2,5 litra, generujący 190 koni mechanicznych i rozpędzający ten samochód do setki w 8,4 sekundy. Jeremy Clarkson kiedyś powiedział, że każdy szanujący się fan motoryzacji kiedyś, chociaż raz w życiu, powinien mieć w swoim garażu Alfa Romeo. No i ja ten etap mam już za sobą, a ty, jeżeli byłbyś gotów, by spróbować przygody z tą marką, to na taką Alfa Romeo 166 z silnikiem 2,5 V6 przygotuj około 20 tysięcy złotych i dużo cierpliwości. A kolejny pod względem pojemności silnik w dzisiejszym zestawieniu będzie miał 2,8 litra i będzie to silnik w układzie VR6. Czyli znowu mamy tu do czynienia z grupą wag, a taki silnik możecie znaleźć m.in. pod maską największego klasyka polskich dróg, czyli Volkswagena Passata B5. Jednostka generuje 193 konie mechaniczne i potrafi poczciwe Passerati rozpędzić do setki w rozsądne 7,6 sekundy. VR6 to znowu taka nie do końca V6, gdzie 6 cylindrów ułożonych jest pod jedną głowicą w taki naprzemienny sposób i jak chodzi o brzmienie, to o ile w przypadku silnika VR5 ten silnik brzmiał bardziej jak R5, to w przypadku silnika VR6 brzmi on jakoś bardziej jak V6.
Więc tutaj, mimo że Volkswagen znowu kłamie, jak chodzi o oznaczenia na swoich samochodach sugerujące, że jest to V6, to przynajmniej dźwiękowo ten silnik rzeczywiście tę V6 przypomina. A jak chodzi o ceny, to coś pomiędzy 13 a 17 tysięcy złotych powinno Wam tutaj wystarczyć. A teraz wracamy do Szwecji, ale nie do marki Volvo, tylko do marki, która już w sumie nie istnieje, czyli do marki Saab. Nie wiem, czy Saab również jest marką samochodów, którą każdy fan motoryzacji przynajmniej raz powinien mieć w życiu, ale tutaj również się mogę pochwalić, że kiedyś w swoim życiu Saaba miałem. Auto, które nas interesuje w dzisiejszym odcinku, to Saab 9.3, który występował z silnikiem 2.8 V6, a jakby tego było mało, był to silnik turbodoładowany. Ten sam silnik, czyli jednostkę LP9, można było znaleźć jeszcze pod maską Opla Vectry, Opla Signum oraz takiego GM-owego wynalazku jak Cadillac BLS. Moce, jakie generował ten silnik, to od 230 do 280 koni mechanicznych. W Saabie 9.3 było to dokładnie 250 lub 280. Silnik ten był montowany między innymi w Saabie 9.3 Turbo X, czyli w takiej naprawdę usportowionej i przy okazji naprawdę limitowanej wersji. Ale jej, no raczej do 20 tysięcy złotych nie znajdziecie. Natomiast wersje Aero, które były delikatnie usportowione, również występowały z tym świetnym silnikiem, który był w zasadzie dosyć udaną jednostką. Największym problemem, który trapił ten silnik, był rozciągający się łańcuch rozrządu, natomiast poza tym klasycznie jeździć, obserwować. A tutaj, proszę bardzo, dowód, że za około 20 tysięcy złotych da się takie auto z takim silnikiem kupić. A co gdybym Wam powiedział, że za 20 tysięcy złotych można kupić auto z uwielbianym, wychwalanym i gloryfikowanym silnikiem 2JZ? Ale oczywiście nie w wersji turbodoładowanej, tylko wolno ssące. Przykładem takiego samochodu jest Lexus GS300 drugiej generacji, czyli auto, które Lexusowi naprawdę się udało. Udało się do tego stopnia, że robili je przez aż 8 lat, od 1997 do 2005 roku. Stylistyka tego samochodu z podwójnymi reflektorami z przodu i podwójnymi lampami z tyłu może być kontrowersyjna, ale moim zdaniem to auto wygląda na swój sposób ponadczasowo. Prawie tak ponadczasowo, jak ponadczasowy jest silnik 2JZ. 3 litry, rzędowe 6 oczywiście i 8,2 sekundy do 100 km na godzinę. Źle nie jest, ale wiadomo, że mogłoby być lepiej. No i o ile, jak powszechnie wiadomo, silnik 2JZ to absolutnie pancerna jednostka, o tyle kupując takiego Lexusa, to na co warto zwrócić uwagę, to korozja. No i teraz pytanie, jak brzmi wolno ssący 2JZ? A no właśnie tak, a jak chodzi o to, za ile można kupić taki samochód, to proszę bardzo, za właśnie tyle. No i teraz przyszedł czas, by przejść do trochę wyższego kalibru. Wyższego kalibru zarówno jak chodzi o pojemność, jak i o ilość cylindrów, co oznacza, że wkraczamy na terytorium V8-ek. Wynalazek, z którym rozpoczniemy wątek rozsądnych cenowo silników ośmiocylindrowych, to Audi S6 C5. I tutaj ciekawostkowo trzeba zaznaczyć, że S6 C5 to wcale nie pierwsze S6 w historii, bo było jeszcze S6 C4. S6 C5 natomiast to samochód, który dostał pod maskę V8 o pojemności 4,2 litra na pośrednim wtrysku, która generowała 340 koni mechanicznych i była w stanie tą ważącą prawie 1800 kg Landarę rozpędzić do setki w 5,8 sekundy. Także no w sumie zrobiło nam się tutaj nie tylko mocno, ale i także całkiem szybko. Takie Audi ma 5 zaworów na cylinder, obniżone zawieszenie, wydajniejszy układ hamulcowy i dość subtelne zmiany wizualne względem modelu A6. Prędkość maksymalna tego samochodu została elektronicznie ograniczona do 250 km na godzinę, natomiast jak chodzi o to, jak ten samochód brzmi, to zapraszam do kącika muzycznego. Wiem, że pewnie trudno jest Wam uwierzyć, że taką S6 można kupić za około 20 tysięcy złotych. No i faktycznie jest to raczej taki dolny pułap kwotowy za te modele samochodów, ale wierzę w Wasze umiejętności negocjacyjne i wówczas w 20 koła się zmieścicie.
No i teraz największy silnik w dzisiejszym zestawieniu o zawrotnej pojemności 5 litrów, czyli silnik o oznaczeniu M113. Silnik, który sami jakiś czas temu mieliśmy w naszej S-klasie, którą jakiś czas temu mogliście oglądać na naszym kanale i silnik, który chodził naprawdę zacny. S-klasa W220 to może i nie szczyt umiejętności inżynierów tej marki, zwłaszcza jak chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne. Natomiast faktem jest, że za naprawdę rozsądne pieniądze można kupić absolutnie luksusową limuzynę z 5-litrowym silnikiem V8 o mocy 306 koni mechanicznych, który rozpędzał S-ę do setki w 6,5 sekundy. Dla chcącego uważam, że absolutnie nic trudnego, by kupić taki samochód za okolice 15 tysięcy złotych. I uwierzcie mi, że silnik to jest ostatnia rzecz, o którą w tym aucie należy się martwić. Rdza i pneumatyczne zawieszenie, kupcie auto pewne pod tymi dwoma względami i będziecie zadowoleni.